Przepraszam, próbuję powstrzymać odruch śmiechu. Dlaczego? Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. No tak, z Konfederacją? Myślę, że nie ma takiej opcji. Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Udało się trzeciej drodze dobiec do mety. No, meta to będzie dopiero ja wiem, 15 października, tak. Tak. Ale pyta pan redaktor pewnie o umowę koalicyjną. Tak, pytam o umowę koalicyjną, bo wiele było dywagacji, szczególnie w ostatnich dniach, że drogi Polski 2050 i PSL-u się rozchodzą i nie będzie trzeciej drogi. No myślę, że ucięliśmy to raz na zawsze. Ta umowa koalicyjna jutrzejsza... A można ją zobaczyć? Ktoś ją może zobaczyć? Ona rzeczywiście będzie jawna, my ją pokażemy bardzo niedługo. A czemu jej dzisiaj nie pokazaliście, skoro mówiliście, że ją podpisaliście? Dlatego, że to jest dokument, który on zawiśnie za chwilę na stronie. My jutro będziemy już składać wnioski do PKW i tam będzie ta oficjalna, ta krótka umowa koalicyjna, ten komitet wyborczy, który zarejestrujemy pod nazwą Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2053 Szymona Hołowni PSL. Strasznie długa nazwa. Długa, ale takie są wymogi prawa i nie mogliśmy zrezygnować z żadnej części tej nazwy, więc to było trudne i to też oczywiście musieliśmy dobrze przemyśleć, jak to zrobić, żeby dla wyborców było jasne. Jutro rano jeszcze ta informacja nie poszła, więc państwo będą ją mieli pierwsi ode mnie. O 9:45 jesteśmy pod PKW na Wiejskiej 10 i rejestrujemy komitet. Tak. A co jest w tej umowie koalicyjnej? No, umowa koalicyjna to są wszystkie te założenia, które dotyczą tego, jak będziemy startować w wyborach, tak? Czyli w jaki sposób będą ustawiane listy, w jaki sposób będzie finansowana kampania wyborcza, w jaki sposób będziemy też uzgadniać pewne kwestie dotyczące tego, jak tą kampanię prowadzimy, więc... To no, porozmawiajmy o szczegółach. Mamy 76, dobrze mówię, 67 okręgów wyborczych i jak i będzie podział, jeżeli chodzi o kandydatów między Polską 2050 a PSL. No jak będziemy już mieli tą umowę opublikowaną i pan redaktor wszystko będzie mógł z niej wyczytać, no jeszcze bym nie chciała... Pół na pół? Jeszcze w tym momencie nie chciałabym o tym mówić, bo też nie jest taka moja rola, żeby wybiegać przed szereg. Ale macie już uzgodnione, tak? Tak, jaka liczba będzie kandydatów z Polski Szymona Hołowni, jaka liczba ludowców? No generalnie to pół na pół, w sensie pół liczby kandydatów. Oczywiście. I to, co jest też istotne, my mamy też już gotowe listy. Teraz trwają już ostatnie ustalenia między obiema partiami, natomiast Polska 2050 takie listy... Jedynki też już... są podzielone pół na pół? To chciałabym, na to pytanie chciałabym, żebyśmy mogli odpowiedzieć już za chwilkę, kiedy ta umowa będzie już ujawniona. Proszę trochę tajemnicę tutaj zdradzić i powiedzieć, jak te jedynki będą wyglądać. Na pewno jedynki będą wyglądać dobrze. Chcemy też, żeby... W Warszawie było... Szymon Hołownia, bo to dzisiaj usłyszeliśmy od Katarzyny Nałęcz. Tak? Dobrze mówię. Szymon Hołownia, Białystok. Białystok? Tak. A w Warszawie kto? Michał Kobosko, czyli wiceprzewodniczący. A w Gdańsku? No, tego jeszcze nie chciałabym zdradzać. A Kosiniak-Kamysz gdzie? To akurat informacja, która już się pojawiała, że w Tarnowie. Dobrze, a jak będzie wyglądało finansowanie, też pół na pół? To też w umowie. Przepraszam, wiem, co chcemy już powiedzieć, co możemy już powiedzieć, co chcielibyśmy jeszcze ogłosić państwu ustami ważniejszych ode mnie, więc proszę mi pozwolić na... Ze strony Polski 2050 na listach mamy wspaniałych ludzi, którzy w 98% nigdy nie byli w dużej polityce. Ten sejm trzeba przewietrzyć i doprowadzić do tego, że będzie to głos odpowiedzialnej za dobro obywateli polityki, a nie partyjnej gierki. To fajnie brzmi z jednej strony, ale z drugiej strony 98% osób, które nie ma partyjnego czy parlamentarnego doświadczenia, to nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja wbrew pozorom.
Ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy mieli okazję to ocenić też w działaniu i żebyśmy mieli okazję poznać tych kandydatów, zanim na nich zagłosujemy. To kim są ci kandydaci? Jeżeli już pani nie chce podać ich nazwisk poza tymi kilkoma, które się tutaj pojawiły, to kim są ci kandydaci? Różnie. Są to zarówno społecznicy, są to lekarze, są to samorządowcy. Na pewno są to ludzie, którzy są z nami od 3 lat. I od 3 lat zdają test, można powiedzieć, uczciwości i bezpieczeństwa. I prezydentów, burmistrzów macie jakiś na swoich listach obecnych? Prezydentów nie, burmistrzów będziemy mieli, więc mamy też ludzi doświadczonych, jeśli chodzi o samorząd. Mamy ludzi doświadczonych, jeśli chodzi o organizacje społeczne. To jest dla nas niezwykle istotne, bo Ruch Polska 2050 wywodzi się właśnie z tego społecznikowskiego rdzenia. I ci ludzie z nami są, i ci ludzie no, zaprawili się w polityce, przynajmniej tej prekampanijnej, a teraz będą mieli okazję sprawdzić się w kampanii. Ale przede wszystkim to jest ogromny zasób wiedzy też eksperckiej, ludzi, którzy z nami są. Niektórzy będą na listach, a inni, którzy nie chcieli być na listach, którzy nie chcieli kandydować do Sejmu, są naszym zapleczem takim bezpośrednim, wiedzowym. Nawet jak dzisiaj do pana redaktora jechałam, to miałam okazję z fantastyczną naszą taką doradczynią, profesor Urszulą Demkow, odbyć dłuższą rozmowę na temat tego, co dzieje się w służbie zdrowia, żeby też zasilić państwa w informacje z pierwszej ręki od osoby, która prowadzi oddział dla dzieci w jednym ze szpitali w Warszawie. Ważne są lokomotywy wyborcze. Wiemy, że te lokomotywy są kluczowe. One ciągną listę, oczywiście. Poza tymi 3 czy 4 nazwiskami, które tutaj już padły, jakie będą lokomotywy wyborcze trzeciej drogi? Lokomotywy wyborcze. Na pewno będą to ludzie, którzy też są w zarządzie Polski 2050 Szymona Hołowni. Ci, pani którzy startuje? Są posłami, ale ci też, którzy nie są posłami. Pani będzie startować, czy nie? Ja przyszłam do Polski 2050 po to, żeby załatwiać pewne tematy, które były mi szczególnie bliskie, takie jak tematy ekologiczne czy tematy związane z bezpieczeństwem dzieci. I zobaczę, jeżeli uznam, że bardziej się przydam w tym zapleczu na back-office, tak jak to jest. Ale jak te listy już są prawie skonstruowane, to pani wie, czy startuje, czy nie startuje. Wiem, czy mogę startować, ale jeszcze myślę, czy startuję. Czyli dostała pani propozycję? Tak. Kołodziejczak będzie z waszych list startował, czy nie będzie? Czy Agrounia znajdzie się w trzeciej drodze, czy jednak się ostatecznie nie znajdzie? Tutaj już sprawa jest rozstrzygnięta i ona właściwie, to rozstrzyganie się toczyło głównie po stronie naszego koalicyjnego partnera, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo w przypadku Polski 2050 w ogóle nie było takich planów, nie było takich rozmów i my, nie znając dobrze środowiska pana Kołodziejczaka i Agrounii, też nie chcieliśmy brać osób czy całego tego ugrupowania na swoje czyli listy. Czyli nie będzie? Nie. I to nie jest strata? Według nas mamy wystarczająco dużo ludzi i wystarczająco dużo jakby zapału, żeby się... Czyli co, PSL się trochę przestraszył konkurencji? To już jest pytanie do PSL-u, ale myślę, że raczej PSL miał takie podejście, że trzeba po prostu poszerzać ofertę dla wyborców i iść troszkę szerszą ławą. I oczywiście za tym też jest jakaś logika, tym bardziej, że oczywiście Agrounia w tych swoich ostatnich wystąpieniach, chociażby w tym, jak punktowała byłego już ministra rolnictwa za kryzys zbożowy, ma też swoje bardzo duże osiągnięcia i tutaj też temu nie przeczę. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że akurat w polityce to nie jest tak, że to jest tak, że poparcia poszczególnych ugrupowań, nawet tych małych, które te poparcia mają, stosunkowo małe się dodają. Tak, no właśnie, to jest trochę chyba weszliśmy, przynajmniej część publicystów miało takie zakusy czy taką pokusę, żeby dodawać, że tu 2, tu 1, tu kilka i wtedy wyjdzie ileś. No, my widzieliśmy, że jeżeli dodamy środowisko, które nie reprezentuje idei trzeciej drogi, idei Polski 2050, to zamiast nam się sumować, to nam się po prostu zacznie odejmować. A jaka jest idea trzeciej drogi? Bo jak tak się zastanowię i o to za chwilę zapytam o program wyborczy i miałoby mi coś do głowy przyjść, to jak mi średnio przychodzi. Jaka jest idea trzeciej drogi? Poza tym, żeby wejść do parlamentu.
ideą trzeciej drogi jest to, że, żebyśmy stworzyli państwo, które jest przyjazne obywatelom, bliskie obywatelom, dobrze zarządzane. Ojejku, jakie ogólniki straszne. To może inaczej. Spróbuję takim hasłem, które też podawaliśmy często i uważam, że jest bardzo dobre. Pan redaktor będzie tutaj papierkiem lakmusowym dla tego pomysłu. My mówiliśmy, że potrzebujemy Polski gospodarnej, a nie Polski marnotrawnej. Ślicznie powiedziane, ale cóż to oznacza? Oznacza to tyle, że nie wydajemy pieniędzy na to, na co nie trzeba, nie rozrzucamy pieniędzy z helikoptera, tylko inwestujemy w służbę publiczną. No i teraz to w takim razie, to w takim razie zdrowia. Przejdźmy do konkretów, bo dla jednych inwestycje w pewne segmenty czy w pewne projekty, plany, to jest inwestycja w przyszłość dzieci i tak dalej, rozwój Polski, a dla innych to są zmarnotrawione pieniądze. Czy w umowie koalicyjnej są szczegóły dotyczące programu? W program trzeciej drogi opublikujemy już niedługo. Oczywiście program będzie uzgodniony z obiema. Czyli tam nie ma żadnych szczegółów albo nawet takich ogólnych ram, że prezentujemy to, nie prezentujemy tego. To są istotne elementy, to są nasze kamienie milowe. Tych tematów w ogóle nie poruszamy. Takie rzeczy generalnie są w dokumentach, które podpisywaliśmy między sobą, bo ja przypomnę, że wtedy, kiedy trzecia droga ruszała, czyli wiosną, jeszcze zimno było, nie pamiętam, który to był miesiąc, chyba kwiecień, dopiliśmy. Wtedy umówiliśmy się na kilka podstawowych programów, czyli na tą wspólną listę spraw i tam było 6 punktów. I to na pewno będzie. Umówiliśmy się też na 10 gwarancji, umówiliśmy się też na 9 gwarancji dla przedsiębiorców, to też przedstawiliśmy. I to są rzeczy, które są wspólne dla koalicji. Z tym będziemy szli do wyborów. Wśród tych 6 punktów, które znalazły się na wspólnej liście spraw i to były pierwsze do zrobienia przez pierwsze pół roku, a reszta przez, a drugie pozostałe 3 przez całą kadencję. Tam były takie kwestie jak odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, odpartyjnienie państwa. Przepraszam, próbuję powstrzymać odruch śmiechu. Dlaczego? Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa? No tak. A jak chcecie to zrobić? Mamy kilka dobrych pomysłów. Jeden to jest system, taki rejestr kropka, czyli rejestr, w którym pokażemy osoby publicznie eksponowane. One będziemy musieli wiedzieć, gdzie one są, jakie mają powiązania, żebyśmy mieli świadomość, skąd ci ludzie pochodzą. Oprócz tego chcemy takiego okresu karencji pomiędzy... Większość prezesów spółek Skarbu Państwa, czy członków zarządu, czy członków rad nadzorczych nie ma legitymacji partyjnych. To prawda, ale mają różne inne powiązania, na przykład rodzinne z tymi, którzy mają. I to jest dosyć dla nas istotne, żeby tak jak walczy się, nie wiem, z mafią VAT-owską czy z mafią narkotykową, żeby też walczyć z... No dobrze, załóżmy, że Szymon Hołownia zostaje wicepremierem, ministrem aktywów państwowych. I w jaki sposób przedstawiciele resortu Skarbu Państwa powołują członków rad nadzorczych, którzy następnie wybierają zarządy i prezesów spółek Skarbu Państwa. Chcemy stworzyć apolityczny komitet nominacyjny, który będzie rzeczywiście wybierał bezpartyjnych fachowców i ci ludzie będą bardzo dobrze prześwietlani, będą przechodzili konkursy. No nie może być tak, że za majątek podatników odpowiadają ludzie, którzy tych kompetencji nie mają, a szefami największych spółek zostają ludzie, którzy potem są po prostu bezwolnymi wykonawcami tego, co mówi władza. Tak? Czyli jak władza mówi do prezesa firmy paliwowej, kup mi kioski, to on je kupuje. Jak mi mówi, kup fabrykę cukierków kupuje, jak gazety to kupuje. No takie coś musi się natychmiast skończyć. My oczywiście mamy świadomość tego, że spółki Skarbu Państwa to są spółki, które mają też akcjonariuszy, którzy są akcjonariuszami prywatnymi, a także akcjonariuszy w postaci nas, czyli funduszy emerytalnych, więc to jest wielka odpowiedzialność i będziemy na to patrzeć. I jeszcze jedna rzecz, zaczęłam o tym mówić, taki okres, że tak powiem, przewietrzenia, takiej karencji pomiędzy pełnieniem funkcji na przykład publicznej, czy to w samorządzie, czy w rządzie, a spółką Skarbu Państwa. Musi być rok czasu przerwy. Żeby nie było tego, że ktoś sobie po prostu robi taką złotą tratwę i myk na przykład z ministerstwa gdzieś przechodzi do spółki, która jest z kapitałem państwowym. Tak, tak nie może być. No to jest na początek. Oczywiście, jeżeli pan redaktor chce
rozmawiać o takich bardzo dużych szczegółach, to jest to temat na osobną rozmowę, to chętnie albo ja się przygotuję, albo przyjdzie ktoś z naszej drużyny gospodarczej, ale idea jest taka, żeby tutaj był jasny rozdział pomiędzy tym, kto jest politykiem, a kto zajmuje się gospodarką i żebyśmy wybierali do tego ludzi, którzy po prostu się na tym znają. To porozmawiajmy o szczegółach programowych. Mówiła pani o tym, żeby nie wydawać pieniędzy na te projekty, które są zbędne albo niepotrzebne, albo szkodliwe. To porozmawiajmy o takich kilku dużych projektach, niezwykle kosztownych z punktu widzenia budżetu 800+. No, to jest projekt, który faktycznie jest bardzo kosztowny. My uważamy, że waloryzacja... chcieli go zostawić? My przede wszystkim byliśmy przeciwni temu, żeby waloryzować 800+ w sytuacji, kiedy mamy bardzo wysoką inflację i ludzie po prostu potrzebują tego, żeby ta gospodarka wskoczyła na normalne tory. Więc byliśmy jako właściwie jedyna z demokratycznych partii opozycyjnych przeciwni waloryzowaniu. Nasz partner koalicyjny mówił o tym, żeby ta waloryzacja dotyczyła z kolei osób, które czy rodzin, w których rodzice pracują, więc to też był taki pomysł. Uważamy, że te 30 miliardów, które ma pójść na waloryzację, można wydać w lepszy sposób. Potrzebujemy chociażby na to, żeby dofinansować szkoły. Potrzebujemy płacić nauczycielom dobrze, tak żeby ten zawód znowu był zawodem, do którego ciągną najlepsi, bo... Czyli co, jak Trzecia Droga będzie współkoalicjantem, będziecie namawiać swojego większego koalicjanta do tego, żeby nie waloryzować 500+, a te środki przeznaczyć na dofinansowanie. Ja rozumiem, że to już jest sklepnięte i to już się wydarzy, ta waloryzacja i jak się wydarzy, to się wydarzy. Natomiast to, o czym my mówimy, państwo w Polsce jest najgorszym pracodawcą. Przez to mamy bardzo słabe zasoby kadrowe, jeśli chodzi o służbę publiczną albo ludzi, którzy po prostu są zdemotywowani. Oni muszą zacząć zarabiać normalne pieniądze. Tak samo nauczyciele. Nauczyciel na starcie musi zarabiać średnią krajową, a nie pensję minimalną, tak? Gdzie... Średnia krajowa, dzisiaj GUS podał najnowsze dane z drugiego kwartału, to jest 7 tysięcy złotych. Brutto. Brutto. Tak, czyli od tego musimy odjąć wszystkie podatki, więc jeżeli... Podaję tę kwotę, bo ona jest niezwykle wysoka i to nie tylko w kontekście zarobków nauczycieli. No tak, ale jeżeli pan popatrzy na to, jak odpowiedzialny jest to zawód, to myślę, że każdy ale z nas... Ale skąd pieniądze? Bo każdy by chciał, myślę, że każdy no by chciał... Właśnie z kosztownych transferów socjalnych, które... 13 emerytura, 14 emerytura... Mamy kilka tarcz, mamy zamrożony VAT na żywność, mamy tarczę energetyczną, bo to... Wie pan co, jeżeli popatrzymy na to... Mamy część przychodową i mamy część wydatkową, ale prawda? Absolutnie to rozumiem. I teraz proszę zobaczyć. Jeżeli chcecie powiększać część wydatkową, bo rozumiem, że chcecie powiększyć część wydatkową poprzez dofinansowanie z sektorów publicznych. Czy oczywiście, to, służba zdrowia czy edukacja służba cywilna. Korpus urzędniczy, no to trzeba wskazać tę drugą część, tak? Albo podnieść podatki, albo ograniczyć wydatki. My powiedzieliśmy, że nie będziemy podnosić podatków przynajmniej, że nie będziemy podnosić podatków przez najbliższy czas. Będziemy musieli oczywiście przyjrzeć się bardzo dobrze temu, co w kasie państwa jest, bo wszyscy dobrze wiemy, że ostatni rząd doprowadził do tego, że wydaje państwowe pieniądze na zeszyt. My tak naprawdę nie wiemy, gdzie one są, czyli to są fundusze, które nie są zliczane do budżetu, ale ten dług publiczny rośnie w sposób katastrofalny. Z tego, co pamiętam, przy ostatnich podwyżkach to wychodziło, czy ostatnim wyprowadzaniu pieniędzy poza budżet, to było znowu po 5 tysięcy na każdego obywatela długu więcej. Ale żeby zwiększyć stronę przychodową, my musimy przede wszystkim uprościć podatki, sprawić, żeby ludziom chciało się prowadzić firmy. Ostatnie dane pokazują, że coraz mniej Polaków chce prowadzić własne firmy, dlatego że to jest po prostu niesamowicie trudne. PiS doprowadził do tego, że ludzie chcą wręcz zamykać firmy. Składka zdrowotna to jest coś, z czym ludzie przychodzą na spotkanie Szymona Hołowni i zapewniam pana, że widziałam kilka osób,
które naprawdę byśmy nie posądzili o to, że są jakoś sentymentalne, przynajmniej patrząc stereotypowo i na pierwszy rzut oka, przychodziły ze łzami w oczach, mówią, że prowadzą firmę od 30 lat, będą musiały ją zamknąć, dlatego że składka zdrowotna ich dobija. Więc to są rzeczy, które my chcemy zmienić. Chcemy uwolnić przedsiębiorczość. Z jednej strony pani mówi, że składka zdrowotna dobija przedsiębiorców, z drugiej strony ta składka zdrowotna wpływa do sektora publicznego i podnosi przynajmniej teoretycznie jakość służby zdrowia. Jeżeli pan dobije firmy, to nie będzie żadnej składki zdrowotnej, ani tej większej, ani tej mniejszej. Więc my mówimy o tym, że jeżeli mamy małą firmę, która ma problem z płaceniem ZUS-u, to musimy dać jej wakacje od ZUS-u po to, żeby ta firma była w stanie się wykaraskać i żeby za chwilę ludzie, którzy w niej pracują, czy to przedsiębiorcy, którzy ją prowadzą, czy to ich pracownicy... Okej, to co macie w ofercie dla przedsiębiorców konkretnie? W ofercie dla przedsiębiorców mamy VAT od zapłaconej faktury, a nie od niezapłaconej. I to jest prosta rzecz, ale każdy, kto prowadził firmę, wie, że potrafi się na tym firma wywrócić. Tak, jeżeli jest mała firma, która musi zapłacić VAT od dużego zlecenia, a duża firma nie płaci, a różnica mocy jest ogromna między tymi dwoma podmiotami, to ta mała firma potrafi w międzyczasie zbankrutować, więc to musi się zmienić. Chcemy jednolitej, prostej daniny, tak żeby wpłacać raz i żeby to państwo było odpowiedzialne za to, żeby... Ale tylko dla przedsiębiorców, rozumiem. Mówimy o jednolitym podatku, tak? Tak, jednolita danina i dla przedsiębiorców, i dla ludzi. Także to musi być po prostu dla nas wszystkich proste, dla podatnika, nie tylko dla przedsiębiorców. Chcemy, żeby składka zdrowotna była znowu składką zdrowotną, a nie podatkiem, bo to, co jest teraz, jest podatkiem, dlatego że te pieniądze wpadają do wspólnego wora. Ale nie jest od strony formalnej, nie jest podatkiem. Od strony formalnej nie, ale od strony praktycznej tak. Płaci pan ogromną składkę zdrowotną, na przykład jeżeli ma pan dużą firmę produkcyjną i ma bardzo duży w tej firmie obrót, ale bardzo mały zysk, bo na przykład jest to niskomarżowa firma, a płaci pan składkę zdrowotną od przychodu, no to w tym momencie to są pieniądze nieproporcjonalne do tego, co jest pan w stanie zarobić. Mało tego, na przykład płacąc 30 tysięcy złotych składki zdrowotnej, a takie sytuacje też mają miejsce w niektórych firmach, ani o jeden dzień nie skróci pan kolejki do lekarza, bo te pieniądze nie idą wcale na pana usługi, na usługi medyczne dla pana, tylko idą po prostu do wspólnego wora, na przykład na inne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, dofinansowywanie węgla wtedy, kiedy rząd nie zapewnił tego surowca na czas, a pojawił się problem z jego dostawami. To jeden z wielu możliwych przykładów wykorzystania tych pieniędzy albo na jakieś inne fundacje, fundacyjki powiązane z PiS-em. Więc to jest ta kolejna rzecz. Mamy 9-punktowy program dla przedsiębiorców. Teraz przywołałam 3-4, ale tych punktów jest dużo więcej. Generalnie chodzi o to, żeby uwolnić przedsiębiorczość, żeby przedsiębiorcom opłacało się być, żeby chciało się pracować bardzo ciężko po to, żeby pomnażać PKB i swój także majątek. I myślę, że to jest możliwe. Możemy do takiej sytuacji wrócić. Czy powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa? To jest pytanie do naszych internautów. W tej chwili nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, ale powiem, że głosy się rozkładają niemal po połowie. To jest jeden z ostatnich momentów, żeby zagłosować. Zapraszam państwa serdecznie do udziału w sądzie. Rozmawialiśmy dużo o programach społecznych i gospodarczych, ale wybory i polityka to również tematy, no nazwijmy je, natury obyczajowej. Absolutnie, zgadzam się. Jakbym miał zapytać, jaki jest stosunek trzeciej drogi do tematu aborcyjnego i do projektów na przykład Platformy Obywatelskiej, żeby przygotować projekt umożliwiający, powiem kolokwialnie, aborcję na życzenie. To jest nieładne określenie, ale wiadomo, o co chodzi. Ja powiem tak. My w Polsce 2050 Szymona Hołowni mamy jasny plan. Przede wszystkim to, co się dzieje teraz, jest absolutnie nieakceptowalne. Kobiety nie mogą się czuć bezpiecznie. Kobiety umierają, chociaż powinniśmy zapewnić to bezpieczeństwo w XXI wieku. I obecny stan prawny nie może trwać.
Więc my natychmiast musimy wrócić tuż po zmianie. Ale właśnie wrócić do czego? Do kompromisu aborcyjnego na początek. Czyli trochę taka ustawa ratunkowa, można powiedzieć. Czyli wrócić do tego, co było. Czyli te możliwości dokonywania terminacji ciąży w sytuacjach gwałtu, w sytuacjach, kiedy... To jest. Tak, wiem, kiedy dziecko jest też, czy płód jest... płód urodzi się z wadami letalnymi, to do tego trzeba wrócić. No i oczywiście zagrożenie życia matki to teoretycznie też jest, ale to nie działa, jak wiemy, po sytuacjach, które miały miejsce. Po tym, bo to jest absolutne minimum, do tego musimy wrócić i tu się wszyscy zgadzamy. Potem chcielibyśmy, żeby Polacy mieli okazję wypowiedzieć się w formie referendum aborcyjnego. Referendum. Tak. Ja widziałem w zeszłym roku na kampusie w czasie spotkania Trzaskowskiego z Hołownią, padło pytanie z sali między innymi o ten temat i Szymon Hołownia mówił właśnie o referendum i został wygwizdany, mówiąc najdelikatniej, przez tę młodzież, która była. Jak przekonacie, zakładając oczywiście, że w ogóle dojdzie do takiej koalicji, swoich większych koalicjantów, czyli koalicję obywatelską, a być może nawet i lewicę, bo nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało po wyborach, do tego, żeby rozpisać referendum? Ja myślę, że trzeba będzie robić równolegle dużo rzeczy i akurat kwestia aborcji jest tą, która powinna pójść na pierwszy ogień, więc najpierw z koalicjantami zgodzimy się na to, że musimy dojść do sytuacji, która była wcześniej, że nie może trwać to, co trwa teraz, ponieważ to zagraża życiu kobiet i zagraża rodzinom, w których te kobiety funkcjonują, dzieciom tych kobiet. I to jest jakby pierwsza rzecz. A argumenty, których będziemy używać, to są argumenty, których już używamy de facto. Ale znacie ich stanowisko. Znamy ich stanowisko, ale oni też znają nasze stanowisko, więc siądziemy i pogadamy. No bo tak, my uważamy, że jeżeli chcemy, żeby ten temat po zmianie prawa, żebyśmy mieli pewien konsensus społeczny, to my musimy z ludźmi rozmawiać. Każdy z nas żyje w jakiejś bańce i ktoś mówi, nie znam nikogo z PiS-u. A kto głosuje na tych spisów, skoro ja nikogo nie znam? Ktoś inny mówi, ja nie znam nikogo z Platformy albo z Trzeciej Drogi. Kto głosuje na nich, a jednak ktoś głosuje. Więc my musimy wyjść poza swoje bańki i zacząć siebie widzieć jako obywatele. Musimy zacząć ze sobą rozmawiać. I naszymi argumentami będziemy przekonywać koalicyjnych partnerów, czy rządowych partnerów, a te argumenty mówią tyle, że referendum to jest coś, co pozwoli nam usiąść do ważnej, publicznej debaty, która pozwoli nam tak zmienić prawo, żeby Rafał to prawo Trzaskowski, było trwałe. Donald Tusk mówią, że nie może się odbyć referendum na temat tematów, na temat spraw, które są jakby fundamentalnym elementem prawa człowieka. Że to trochę tak, jakby robić referendum w sprawie tego, czy kobiety mają prawo do życia w wolności albo głosowania, czy... Ja rozumiem. I rozumiem też, że ktoś inny powie z kolei, że stanie na pozycji, gdzie powie, że nie można zabijać, jeżeli życie jest poczęte. I też ma prawo tak powiedzieć. I teraz musimy te dwa porządki, musimy z tymi ludźmi rozmawiać i z tymi, i z tymi. I znaleźć jak rozpiszecie referendum i Polacy opowiedzą się za aktualnym stanem prawnym, czyli za tą zaostrzoną wersją ustawy antyaborcyjnej, to co zrobicie? No, pozycja mojej partii jest taka, że jeżeli Polacy opowiedzą się za jakimś stanem, to ten stan będzie. Natomiast ostatnie sondaże, właściwie wszystkie patrząc, ostatnie, które się pojawiały, są, mówią jasno, że Polacy chcą liberalizacji tej ustawy, która jest i prawdopodobnie będą chcieli też liberalizacji ustawy, która doprowadzi do, czy wróci do momentu, w którym mieliśmy ten kompromis aborcyjny, czyli sprzed zmiany przez Trybunał Konstytucyjny. Czy 15 października to jest dobry termin wyborów? To jest szybki termin wyborów, w sensie oczekiwany, ale z drugiej strony można było te wybory odsunąć ciut dalej i pewnie byłoby więcej czasu na kampanię. Natomiast myślę, że Polacy już są tak zmęczeni tą prekampanią, która de facto jest kampanią, bo proszę zobaczyć, że PiS w ogóle no limits wydaje pieniądze, tworzy fikcję pod tytułem Pikniki 800+, a tak de facto prowadzi już kampanię wyborczą i to za państwowe pieniądze, że może dobrze, niech to się odbędzie 15 października. My się weźmiemy do pracy jako politycy, spróbujemy ludzi przekonać do naszych racji, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to
będzie czas, kiedy przekonamy tą trzecią największą siłę polityczną w Polsce, czyli nieprzekonanych, bo tych ludzi jest bardzo dużo. To są ludzie, którzy przez długi czas uważali, że nie mają na kogo głosować, albo uważali, że nie trzeba iść do polityki, tylko że jak się nie idzie do polityki, to tak jak pokazują ostatnie sytuacje, polityka przychodzi do nas, więc my musimy po prostu wszyscy stanąć na wysokości zadania i wybrać rząd, który będzie stał po stronie praw człowieka, który będzie stał po stronie demokracji. Bardzo przepraszam, wyciszyłam go, a on cały czas dzwoni. Tak to bywa, czasami złośliwość rzeczy martwych. Ale to też taka rola rzecznika, że się nie może odpiąć od komórki. Patrząc na sondaże, one są tak, mówiąc delikatnie, średnio optymistyczne dla opozycji i dla państwa. Utraciliście na rzecz Konfederacji tę trzecią pozycję. Dzisiaj i Hołownia, i Kosiniak-Kamysz mówili, że trzecia droga ma być trzecią siłą i to ona ma zdecydować o tym, jaki będzie rząd. Pożyjemy. Zobaczymy. Czy wyobraża pani sobie sytuację, w której tworzycie rząd wespół zespół z Platformą, Lewicą i Konfederacją? Z Konfederacją? Myślę, że nie ma takiej opcji. Nie Dlaczego? Widziałam takiej opcji na stole. No, Konfederacja akurat jest partią, która jest kompletnie w kontrze do tego, co mówią inne partie demokratyczne, no chociażby jeśli chodzi o temat aborcji, który poruszaliśmy. No, ale jeżeli chodzi o tematy gospodarcze, to pewnie z Szymonem Hołownią, Sławomirem Mentzem by się w wielu kwestiach dogadali, chociażby udogodnień dla przedsiębiorców. Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli wyjmie pan pojedyncze rzeczy z każdej partii, to gdzieś przy rozsypaniu ich na stół ktoś wybierze te same puzzle, ale to nie znaczy, że z partią, która ma takie, a nie inne poglądy, która chce na przykład zabronić korekty płci, tak? Ma taką, przeczytałam, taką propozycję, którą mają na stronie. Tak, dla dzieci, która podważa możliwość kobiety do decydowania o sobie na podstawowych elementach, która mówi o tym, że nie dla gejów, nie dla euro, nie dla aborcji. No to po prostu jest partia, która zupełnie jest poza naszym radarem. Jakby trudno mi sobie wyobrazić, że z tymi ludźmi moglibyśmy pracować w tym rządzie. No, Lewica zdecydowanie, myślę, że łatwiej. A PiS, gdyby po wyborach Jarosław Kaczyński zaproponował wam koalicję? Absolutnie nie. No, PiS naprawdę? No absolutnie. Przecież PiS to jest partia, która sprawiła, że większość ludzi Polski 2050 zameldowało się w ogóle w polityce. Gdyby nie było PiS-u, gdyby nie było rozwalenia systemu konstytucyjnego, gdyby nie było odebrania prawa do aborcji kobietom, gdyby nie było tego, co robi PiS z demokracją, to nas by tutaj nie było. Właściwie wszyscy z trzeciej drogi, łącznie z jej liderem, Szymonem Hołownią, zajmowaliby się innymi rzeczami w swoim życiu. To zapytam na koniec o ministra zdrowia Niedzielskiego i jego dymisję. Zasłużona dymisja? Myślę, że zasłużona już dawno temu. A to, co się teraz wydarzyło, to była tylko wisienka na torcie i PiS chyba nie mógł się cofnąć, bo to już był naprawdę taki delikt w stosunku do pacjentów, że trudno było to ukryć. Z drugiej strony jestem przekonana, że gdyby nie to, że właśnie wchodzimy w kampanię wyborczą i dokładnie wczoraj prezydent Andrzej Duda ogłosił termin wyborów, de facto rozpoczynając kampanię, to pan minister Niedzielski nie martwiłby się o swoje stanowisko, bo do niego zarzuty były już dużo wcześniej o to, w jaki sposób podchodzi do lekarzy, w jaki sposób podchodzi do pacjentów. No, jedna rzecz, pacjent musi czuć się bezpiecznie. Jeżeli mamy ministra zdrowia, który może ujawnić wrażliwe dane pacjenta, no to to jest podważenie absolutnie fundamentów bezpieczeństwa. Tak nie może być. Za chwilę minister zdrowia mógłby na przykład ujawnić dane innego polityka albo jakiegoś przedsiębiorcy, albo kogoś, kogo po prostu nie lubi. No tutaj ujawnił w jakimś sensie przeciwnika politycznego, tak? Czyli Bogu ducha winnego lekarza, który alarmował o tym, że system nie działa. A system nie działał, dlatego że został spartaczony, bo nawet jeżeli idea była słuszna, to po prostu ten system nie został przetestowany, nie było żadnego demo wcześniej, żeby sprawdzić, czy ten system wystawiania recept będzie działał, jak go wprowadzimy. No i się wszystko zawaliło, czyli zrobione było po pisowsku, na rympał, bez przygotowania, bez konsultacji i z totalną arogancją. A następczyni pana ministra, jak ją pani ocenia?
Na razie wiemy o niej tyle, że powiedziała, że kobiety umierają i będą umierać przy okazji sytuacji, która miała miejsce w Nowym Targu, więc jakby to już postawiło ją w bardzo złym świetle. Natomiast po ludzku to chyba trzeba jej współczuć, bo to będzie taka posada na chwilę. I można powiedzieć już tak trochę przez łzy, że będzie krócej rządziła niż ludzie w jej miejscu zamieszkania czekają na wizytę do specjalisty, na przykład do kardiologa. To na koniec, całkowicie już na koniec zapytam, jakie resorty państwa interesują po zwycięskich wyborach parlamentarnych? To jest takie dzielenie skóry na niedźwiedziu. Myślę, że wykazałabym się tutaj dużą arogancją, gdybym zaczęła je wymieniać. Zresztą takich rozmów u nas nie ma. Jedyne, naprawdę? Jedyne, co powiedzieliśmy na otwarcie, to to, że my chcemy, żeby powstało stanowisko tak zwanego zielonego wicepremiera. Niekoniecznie dla nas, tylko żeby był ktoś taki w randze właśnie premiera, kto byłby takim głosem ludzi, którzy są zatroskani o środowisko i samego środowiska. Czyli żeby potrafił też ocenić inwestycje przez pryzmat ich szkodliwości dla środowiska. A ministra zdrowia byście chcieli taką? Super taka, nie? To chyba jedna z trudniejszych tak a propos. Myślę, że trudniejszych, ale z drugiej strony Polacy pokazują, że temat służby zdrowia będzie dla nich najważniejszym tematem w kampanii, więc też nie uciekajmy od tych tematów. Natomiast od rozdziału stołków, dzielenia skóry na niedźwiedziu uciekamy jak najdalej. Dziękuję ślicznie. Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka Polski 2050, była moim państwa gościem.